3 lata temu w lubelskim MPK pojawił się nowy prezes, przekazany jak gdyby z lubelskiego Polmosu, który prawie wyłożył. Nadzieje ratusza związane z nowym prezesem polegały na szybszej niż zamierzano prywatyzacji. Zaczęło się w sierpniu zeszłego roku od skasowania absolutnego tzw. przejazdówek, czyli biletów na wszystkie linie i podwyżek. Spowodowało to automatycznie, o dziwo jak na Lublin, natychmiastowy protest społeczny. Dwie organizacje, a zdecydowanie Federacja Anarchistyczna jako pierwsza ten protest rozpoczęły i doprowadziły do odejścia prezesa. Naszą odpowiedzią na działania prezesa MPK była masowa akcja naklejkowo-plakatowa, która wzywała do bojkotu MPK i przekazywania sobie biletów do rąk. Prezes na nasze działania zareagował bardzo nerwowo. Wprowadził przepis, który nakazywał wsiadanie mieszkańcom przed nimi drzwiami, żeby chcąc im uniemożliwić przekazywanie sobie biletów z rąk do rąk. Było to strasznie fikcyjne, bo nikt tego w ogóle nie przestrzegał. Temat w ogóle podjęły ogólnopolskie media, z lubelskiego MPK się śmiano, szydzono. Słyszałeś coś o protestach? Słyszałem, było wiele protestów. No, nawet w internecie wiele o tym czytałem. To protest jaki na przykład? Jeden z przekazywaniem sobie biletów poszczególnym pasażerom. To już teraz to chyba zbytnio nie obowiązuje, bo te ceny poszły w dół, ale nikt nie gwarantuje, że nie wrócą do normalnego stanu te bilety, do stanu sprzed obniżki.